Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek serii Recenzja. Mam Wam do pokazania trzy produkty, jeden z kolorówki, dwa z pielęgnacji. Tak więc, żeby nie przedłużać, od razu przechodzę do produktów. I pierwszy produkt to jest paletka cieni Vibo z Go Nude. Paletka, na którą już bardzo długo się czaiłam i już ją jakiś czas mam, żeby nie było. Tylko tak jak wiecie, u mnie niestety nie są dostępne produkty Vibo. Nad czym ubolewam, ale w Polsce będąc kiedyś kupiłam sobie. Paletka prezentuje się o tak, ma bardzo fajne opakowanie, takie metalowe. W środku ma oczywiście lusterko, bardzo duże cienie i tu jeszcze ma pędzelek. I to nie jest taki typowy aplikator do cieni, jak jest zazwyczaj w paletkach, ale taki pędzelek. Z jednej strony jest bardziej kwadratowy, z tej jest bardziej okrągły, ale bardzo płaska. W sumie go jeszcze nigdy nie używałam. Mogłabym w sumie spróbować. Ale generalnie, jeżeli chodzi o samą paletkę, bardzo dobrze jest wykonana, tak solidnie. Lusterko też bardzo fajne. Tutaj mamy cienie, jak widzicie, od jasnych, brązy i też ciemne cienie. W większości są to cienie takie bardziej z połyskiem, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale są też dwa cienie matowe. Same cienie w sobie są naprawdę świetne jak dla mnie. Po pierwsze mają bardzo dobrą pigmentację, po drugie się nie osypują, po trzecie na oku wyglądają rewelacyjnie i efekt utrzymuje się przez cały dzień. Czyli w momencie, kiedy rano zrobimy makijaż, wieczorem te cienie wyglądają tak samo. Nic się nie przesuwa, nic się nie rozmywa, nic nie schodzi. Naprawdę cienie wyglądają super. I naprawdę dobra jest pigmentacja, bo w momencie, kiedy nawet nałożymy tylko jedną warstwę tego cienia, to już ją bardzo dobrze widać. Także ja naprawdę jestem zadowolona, że ją kupiłam. Kolorystyka jak najbardziej pasuje w moje gusta, bo ja właśnie lubię takie kolory beżowe, złoto, brązy. Chociaż na co dzień, jak wiecie, ja nie robię makijaży oczu, coś mnie tutaj drapie. Ale na większe okazje również ta paletka się nada, bo tutaj mamy ciemniejsze kolory, więc naprawdę możemy tą paletką zrobić bardzo fajne makijaże. Ja jak najbardziej mogę tą paletkę polecić, bo jest bardzo fajna. Cienie są naprawdę rewelacyjne, pigmentacja to jest po prostu wow. Także ja Wam w 100% tą paletkę polecam. I dalej dwa produkty z pielęgnacji. To będą dwa kremy, praktycznie można powiedzieć te same, ale nie do końca. Mowa tutaj o Bielenda, seria Zielona Herbata. Dwa bardzo fajne kremy. O, tutaj Wam pokazuję bok. Dwa bardzo fajne kremy. Kupiłam je przypadkiem, ponieważ będąc w Polsce szukałam czegoś właśnie matującego, jak wiecie. Na dzień wolę takie kremy. No i był właśnie z Bielendy, więc kupiłam całą serię. Zacznę od kremu na dzień. Jest to matujący krem Zielona Herbata. Krem miał przyjemny zapach rzeczywiście zielonej herbaty. Miał taką formułę bardziej żelową. Szybko się wchłaniał, nie zostawiał lepkiej warstwy. Powiecie, że ja nie lubię lepkiej warstwy. Bardzo dobrze nawilżał tą skórę, ale jednocześnie działał matująco na tą twarz. Co prawda może ten efekt nie utrzymywał się jakoś bardzo długo. Na przykład w porównaniu z moim ulubionym kremem z Ziai, jak wiecie, matującym, no to wypadał słabo, ale i tak lepiej, bo niż inne kremy, które kiedykolwiek stosowałam, bo już naprawdę bardzo dużo kremów matujących używałam. I ten krem wcale nie wypada tak źle. Jak dla mnie bardzo dobry krem, lekki, szybko się wchłaniał, rzeczywiście działał i nawilżał i skóra była zmatowiona. Na pewno jeszcze do niego wrócę, tak naprawdę zużyłam tylko jedno opakowanie, ale krem jak dla mnie jest jak najbardziej na tak i na pewno kupię sobie kolejne opakowanie. A drugi krem to jest oczywiście krem na noc i to jest krem regulujący. To jest już puste opakowanie oczywiście. Krem miał taki sam zapach zielonej herbaty, był troszkę gęstszy niż ten krem na dzień, ale świetnie działał, bardzo dobrze nawilżał, dodatkowo regulował wydzielanie sebum i wyciszał jakieś niedoskonałości, jeżeli mieliśmy, to on je wyciszał. Też się szybko wchłaniał i nie zostawiał lepkiej warstwy na skórze. Także jak dla mnie to też równie dobrze był,
To był równie dobry krem i na pewno też po niego sięgnę drugi raz. I generalnie powiem Wam, że ja właśnie lubię na dzień i na noc dwa osobne kremy używać, ponieważ na dzień potrzebuję czegoś innego i na noc potrzebuję czegoś innego, a właściwie moja skóra. A zauważyłam, jeżeli chodzi o markę Bielenda, nie wiem jakie inne marki, ale marka Bielenda często robi kremy, że robi jeden krem na dzień i na noc. No i ja już nie bardzo, znaczy mogę kupić taki krem i używać go na przykład na dzień lub na noc, zależy na co bardziej mi pasuje, ale jednak muszę mieć zawsze drugi krem, bo jednak wolę coś innego na noc, a coś innego na dzień. Także ta seria jak najbardziej przypadła mi do gustu, na pewno jeszcze po nią sięgnę. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u Was sprawdził, a ja już zapraszam Was na moje kolejne filmy. Pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie. Dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!